Witam Państwa, nazywam się Andrzej Wójtowicz i zapraszam do obejrzenia pierwszego podcastu w ramach kanału Podstawy Finansów i Bankowość. Dzisiejsze spotkanie chciałbym rozpocząć od przedstawienia celu naszego kanału. Mianowicie chciałbym, abyśmy mogli zapoznać się z podstawowymi pojęciami i kategoriami nauki o finansach i bankowości. Ze szczególnym uwzględnieniem tych analiz jako nauki stosowanej, a nie tylko teoretycznej. Ten wykład będzie obejmował różnego rodzaju zagadnienia, które dotyczą nie tylko finansów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, ale również finansów publicznych czy finansów międzynarodowych. Chciałbym podkreślić, że nie jest to wykład kompletny, raczej należy go traktować jako kompendium, które umożliwi tym osobom, które chciałyby rozszerzać swoją wiedzę na ten temat, samodzielne studia w tej dziedzinie. Jeśli chodzi o treści merytoryczne, które chciałbym w tym kanale zawrzeć, to mamy tutaj wyszczególnione kwestie najpierw systematyczne, a więc żebyśmy podeszli do finansów właśnie jako wiedzy teoretycznej i nauki stosowanej. Będziemy rozmawiać na temat pieniądza i jego substytutów, ponieważ właściwie finanse zawsze są związane z pieniądzem, niezależnie od tego, czy jest to pieniądz towarowy, czy fiducjarny, odwołując się do genezy pieniądza, pieniądza towarowego, będziemy mówili tutaj na temat jego ceny, o stopach procentowych, o kursach walutowych, o tym, jak te ceny się kształtują na skutek popytu i podaży pieniądza. I te elementy będą podstawą do dalszych naszych analiz. Następny element, który jest niezwykle istotny, to omówienie przynajmniej w zarysie systemu bankowego. Będziemy się tym zajmować na przykładzie regulacji, które obowiązują w Polsce. Będziemy mówić na temat specjalnej pozycji i zadań, jakie są stawiane bankowi centralnemu. Omówimy podstawy polityki pieniężnej i kursowej NBP-u. Wspomnijmy o jej operacji otwartego rynku i kilka chwil poświęcimy nadzorowi bankowemu. Bardzo istotna część naszych spotkań będzie dotyczyła zrozumienia, jak wartość pieniądza zmienia się w czasie. Będziemy dyskutować na temat identyfikacji przepływów finansowych, wskazywania momentu, kiedy one są przez nas przewidywane i na tej podstawie będziemy próbować dokonać oceny efektywności różnych projektów inwestycyjnych. Oczywiście każda inwestycja związana jest z pewnym ryzykiem. Czasami to ryzyko jest bardzo duże, ale można to ryzyko zarówno identyfikować, jak tym ryzykiem również zarządzać. W tym kontekście omówimy również pewien wynalazek lat 80. ubiegłego wieku, który zdaniem niektórych ekspertów doprowadził do wybuchu tego naszego ostatniego wielkiego kryzysu finansowego. Mianowicie mówię tutaj o derywatach finansowych. Bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o sektor finansowy, jest system finansów publicznych. Warto rozumieć, na czym polega polityka finansowa państwa, jakie są
jej cele, jakie są sposoby realizacji. No i oczywiście z punktu widzenia interesów zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych zawsze będziemy się zastanawiać nad skutkami deficytu budżetowego i ewentualnie jakie są źródła finansowania tego deficytu, zwłaszcza w okresach kolejnych kryzysów. Będziemy też się zastanawiać na podstawie wykresu Słona, australijskiego ekonomisty, jak należałoby koordynować politykę fiskalną i pieniężną, aby osiągnąć zrównoważony wzrost gospodarczy, rozumiany jako brak z jednej strony bezrobocia i inflacji, a z drugiej zrównoważony bilans handlowy, a więc pełne pokrycie importu wartością eksportu. Kolejny element, który będzie objęty naszymi analizami, to są finanse międzynarodowe. Ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych systemów walutowych odniesiemy się do pewnych historycznych rozwiązań, jakim jest gold standard. Chociaż w praktyce mogę powiedzieć, że coraz częściej wielu ekspertów, również polityków, zaczyna głośno mówić nad możliwością powrotu do tej historycznej metody zarządzania kursami walutowymi. W tym kontekście warto będzie omówić pewne elementy związane ze strefą euro, z Europejską Unią Monetarną, no i również z bardzo dużym problemem, z jakimi się styka Unia Europejska, mianowicie źródeł finansowania budżetu Unii Europejskiej. Dzisiaj jesteśmy właściwie w toku gorącej dyskusji politycznej, ustalania kolejnych wieloletnich ram finansowych, które wyznaczą praktycznie rzecz biorąc ramy finansowania różnego rodzaju projektów, które zostały określone przez Komisję Europejską. Mówiąc o finansach międzynarodowych, nie możemy zapomnieć o wielkim problemie zadłużenia międzynarodowego. Będziemy się zastanawiać nad przyczynami tego zadłużenia i skutkami, które są dosyć dotkliwe dla zwykłych obywateli. Jeżeli wystarczy czasu, porozmawiamy również o międzynarodowych organizacjach finansowych ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którego funkcjonowanie jest krytykowane przez wielu ekspertów i w ramach kolejnych rocznic, okrągłych rocznic ustanowienia tej organizacji coraz częściej słyszy się głosy o ewentualnym rozwiązaniu tej instytucji. Jeśli chodzi o literaturę, którą mogę Państwu zaproponować, to jest ona bardzo bogata i właściwie idąc do księgarni możemy mieć dostęp do ogromnej ilości podręczników i bardzo zaawansowanych prac eksperckich. Ja tutaj zebrałem kilka pozycji, które moim zdaniem mogą być interesujące właśnie jako literatura uzupełniająca, ze szczególnym uwzględnieniem takich pozycji jak bankowość, podręcznik akademicki pod redakcją pana Jaworskiego i pani Zawadzkiej. Bardzo polecam taką dosyć historyczną w sensie wydawniczym książkę pana Skowa Finanse i zarządzanie. Ta pozycja jest dwujęzyczna. Z jednej strony mamy tekst w języku angielskim, w drugim w języku polskim. I co jest istotne, mamy możliwość przeanalizowania, dlaczego w wielu analizach, w wielu publikacjach spotykamy się z bardzo dziwnymi symbolami, skrótami, nazwami,
które tak naprawdę zostały wprost zapożyczone z języka angielskiego. Więc ta książka ma taki właśnie charakter umożliwiający zrozumienie tych często powtarzanych skrótów. Absolutnym bestsellerem jest pozycja panów Eberleya Myersa, Podstawy finansów przedsiębiorstw. Tutaj akurat wydanie jest z 1999 roku, ale osoby, które znają język angielski, bez trudu znajdą w internecie znacznie nowsze wydania, z tym tylko, że jest to w języku oryginalnym. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące finansów publicznych, rekomenduję książeczkę pani profesor Ziółkowskiej, Finanse publiczne, teoria i zastosowanie, które to pozycje są dosyć przystępnie napisane dla każdego z początkujących w tym temacie studentów. Na końcu pojawia się tu pozycja Reutersa, rynek walutowy i pieniężny. Reuters wydał zresztą kilka takich pozycji. Akurat jej zaleta polega na tym, że wprowadza tutaj w różnego rodzaju tajemne sposoby notowania różnego rodzaju zmian walutowych, sposobu analizy tych zmian, jak również pewnych technik, które są dosyć, bym powiedział, przydatne w momencie, gdybyśmy chcieli na przykład zarabiać na rynkach walutowych. Dzisiejsze nasze spotkanie chciałbym zacząć od podkreślenia, z mojego punktu widzenia oczywiście, że finanse powinniśmy traktować przede wszystkim jako zjawiska pieniężne. Słowo pieniężne oznacza, tak jak tutaj widzimy, że tak czy inaczej gdzieś w tle tych problemów znajduje się pieniądz. No i te zjawiska zachodzą w różnych sektorach. Tutaj Państwo macie sektor gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, sektor publiczny, towarzystw ubezpieczeniowych, banków i instytucji bankowych. To przypomina nieco taką wyspę na tym bezmiarze środków pieniężnych, które przepływają z ogromnymi prędkościami właśnie w systemach finansowych. I ta wyspa na tym oceanie pieniądza jest stargana różnego rodzaju wiatrami, które tutaj są określone jako nastroje konsumenckie, koniunktura, polityka międzynarodowych instytucji finansowych, polityka banków centralnych, czy wreszcie polityka finansowa państwa i samorządów gospodarczych. Ten obrazek również sugeruje, że mamy do czynienia z systemem naczyń połączonych. W związku z powyższym, analizując pewne zjawiska, które dotyczą chociażby finansów publicznych, musimy sobie zdawać sprawę, jaki jest ich wpływ na sytuację gospodarstw domowych czy przedsiębiorstw. A więc przede wszystkim będziemy się zajmować procesami pieniężnymi, które generalnie rzecz biorąc obejmują takie elementy jak kreacja pieniądza, ponieważ pieniądz gdzieś powstaje. Będziemy o tym dosyć dokładnie rozmawiać. On jest kreowany w systemie bankowym, ale tak naprawdę praźródłem tej kreacji, no nie ukrywajmy, jest chciwość dawnych bankierów. Później będziemy się przyglądać, jak ten pieniądz płynie pomiędzy różnymi sektorami gospodarki narodowej, jak niektórzy będą chcieli dokonywać absorpcji tych środków, żeby powiększać oszczędności, swoje rezerwy, a później dokonywać odpowiedniej alokacji tych środków do realizacji konkretnych celów. Chciałbym, żebyśmy w tych naszych dyskusjach
patrzyli na zjawiska finansowe głównie w powiązaniu z tą realną, rzeczową sferą gospodarowania. Czyli jak finanse wpływają na produkcję, na spożycie, na inwestycje, czy wreszcie na wymianę handlową. Musimy mieć również świadomość, że niestety, albo nie jest to jakimś odkryciem, w tych wszystkich naszych analizach będziemy musieli się odwoływać do innych nauk, będziemy pewne elementy zapożyczać z makroekonomii, będziemy mówić o takich agregatach ekonomicznych jak popyt czy podaż pieniądza, ale naszym zadaniem będzie również wejść w wewnętrzną strukturę tych agregatów i będziemy się zastanawiać nad czynnikami, które je kształtują. Wbrew pozorom nie jest to dosyć jasny i klarowny problem, na czym polega racjonalna polityka finansowa różnych podmiotów gospodarczych. I jest rzeczą czasami zaskakującą, że te cele polityki finansowej są wielokrotnie pochodną innych niepieniężnych celów. Tutaj najprostszym przykładem może być na przykład zachowanie przedsiębiorstw zagranicznych, które próbują wejść na obce rynki i ci, którzy są zagrożeni tego typu działalnością, dopatrują się złych intencji, a więc oskarżani są ci zagraniczni eksporterzy o praktyki dumpingowe, które mają w przyszłości umożliwić zniszczenie konkurencji na danym rynku lokalnym i podbiciu później ceny dla klienta końcowego, aby zrekompensować sobie początkowe straty. To jest jeden z klasycznych przykładów, kiedy możemy sobie wytłumaczyć, dlaczego racjonalnie działające przedsiębiorstwa, mówiąc kolokwialnie, dokładają do interesu tylko w tym celu, żeby osiągnąć inny cel, w tym wypadku zwiększenia wolumenu sprzedaży. Również jeżeli patrzymy na politykę państwa i zastanawiamy się, na czym polega alokacja środków, to często się okazuje, że ta alokacja ma na celu stymulowanie wzrostu gospodarki narodowej, co w pierwszym momencie wydaje się, bym powiedział, dosyć kwestią dyskusyjną. Odwołując się do prahistorycznych, bym powiedział, źródeł, kiedy ten pieniądz kiedyś musiał powstać. A więc będziemy mówili o genezie pieniądza. To, co Państwo widzicie, jest również pieniądzem. Ten eksponat to jest kamienny głaz z taką dziurą, przez którą można przełożyć jakiś drąg i nieść ten kamień, którego wysokość przynajmniej wynosi 1,5 metra i średnica jest podobna. To jest też pieniądz, który był stosowany. Niektórzy mówią, że chociaż już utracił cechy pieniądza współczesnego, to nadal jest odzwierciedleniem zamożności niektórych osób na wyspach polinezyjskich. Otóż to, co jest interesujące, to fakt, że również tego typu, nazwijmy to, produkty w pewnych okresach historycznych były traktowane jako pieniądz. To, co tutaj Państwo widzicie, jest również eksponatem Muzeum Pieniądza, które znajduje się w Sztokholmie. Zdjęcie jest niewyraźne, ponieważ robione jest za takiej pancernej szyby i według ekspertów widzicie Państwo pierwszą monetę wybitą ze złota jakiegoś bizantyjskiego
satrapy, wielkość tej monety to jest wielkość paznokcia małego palca. Można tutaj dojrzeć jakiś zarys, prawda, twarzy tego władcy. Oczywiście możemy tutaj dyskutować na temat różnych faz powstawania współczesnego pieniądza, ale ze względu na brak czasu ograniczmy tylko nasze rozważania do faktu, że kiedyś właściwie cały handel oparty był o transakcje barterowe, a więc o transakcje wymienne, coś za coś, wino za zboże, zboże za mięso upolowane albo jakieś inne wyroby rzemieślnicze. No i jeżeli gospodarka zaczęła się rozwijać, to okazało się, że te transakcje barterowe przestały być efektywne. Doprowadziło to do, bym powiedział, potrzeby stworzenia pewnego medium, pewnego środka pośredniczącego w tych wymianach. No i tutaj już przejdźmy do tych znanych nam w miarę współczesnych form pieniądza w postaci srebrnych i złotych monet. Problem jednak polegał na tym, że wraz z rozwojem gospodarki duże transakcje nadal wymagały dużej ilości monet, a ich przechowywanie czy przekazywanie zainteresowanemu kontrahentowi no, nie było zbyt wygodne, a przede wszystkim było niebezpieczne. Oczywiście można byłoby te transakcje dokonywać poprzez wręczenie takich worków pieniędzy, ale okazało się, że można było również to załatwić trochę inną drogą. Mianowicie pewne osoby zaufania publicznego, nazwijmy ich złotnikami, dzisiaj byśmy powiedzieli bankierami, mieli ten przywilej, że ludzie posiadający te zasoby złota czy srebra, którzy nie dysponowali odpowiednimi zabezpieczeniami, deponowali te środki u tych bankierów, którzy w zamian wydawali odpowiednie kwity depozytowe. Te kwity gwarantowały okazicielowi zwrot zdeponowanych kruszców. No i tutaj od razu widzimy pewną, bym powiedział, zależność. Przekazuje pewne środki w wymiarze materialnym, złoto, srebro, a w zamian za to dostaje dokument papierowy. To jest właśnie ten element powstania pieniądza papierowego. No i teraz oczywiście gospodarka się rozwija. Najczęściej mówimy wtedy o powstaniu właśnie pieniądza papierowego banknotów, które mają 100% pokrycia w kruszcach, tak, które zostały u tych bankierów zdeponowane. Proszę zwrócić uwagę, że wtedy pieniądz był pieniądzem towarowym, tak, ponieważ jego wartość, mówię o tych certyfikatach, opierała się o dobra towarowe, jakim było srebro i złoto. No i teraz warto powiedzieć, że w tamtym okresie ci bankierzy wymyślili coś nadzwyczajnego, co z jakiejś, bym powiedział, wynika ich chciwości, czy niektórzy mówią innowacyjności. Otóż zauważyli oni, że tylko część tych deponentów, która kiedyś deponowała te środki, zwraca się do nich z żądaniem wydania złota. W związku z powyższym doszli do przekonania, że to złoto no, trochę jest jak gdyby bezużyteczne. Można byłoby emitować większą ilość tych certyfikatów papierowych i udzielać, bym powiedział, ich jako pożyczki, mimo że mają tylko częściowe pokrycie w złocie.
Oczywiście pomysł ten jest fantastyczny. Gospodarka mogła się rozwijać dzięki wzroście podaży pieniądza, ale pieniądz przestał być wtedy pieniądzem towarowym i stał się pieniądzem fiducjarnym, od łacińskiego słowa fide, zaufanie. No i oczywista sprawa, jak długo takie zaufanie do bankierów jest, tak właściwie nic się nie dzieje, ale jeżeli z jakichkolwiek powodów to zaufanie jest podważane, no to praktycznie rzecz biorąc następuje ran na banki, co prowadzi do gwałtownego zmniejszenia podaży pieniądza, a to oznacza ograniczenia wzrostu gospodarczego, co się przekłada na wzrost bezrobocia i wreszcie prowadzi do recesji lub nawet depresji gospodarczej. Warto przy okazji wspomnieć o jeszcze jednym rodzaju pieniądza, tak zwanym fiacie. Proszę nie mylić tego określenia z marką włoskiego producenta samochodów. On praktycznie rzecz biorąc nie miał żadnego pokrycia ani w złocie, ani w srebrze, a jej wartość wynikała jedynie z mocy dekretu wydanego przez władze centralne, które na przykład na potrzeby prowadzonych działań wojennych rekwirowały czy to konie, czy to zboże, czy inne środki potrzebne do prowadzenia walki w zamian za, bym powiedział, papier, którego wartość no, miała być zabezpieczona w przypadku, gdy dana strona taką wojnę wygrała. Tutaj mamy jeszcze jeden problem, że w momencie, kiedy zaczyna być nadmierna emisja pieniądza właśnie fiducjarnego, to będziemy mogli zobaczyć, że jest to związane również z różnego rodzaju problemami dodatkowymi, mianowicie z inflacją. Ta inflacja ma, bym powiedział, wiele niesympatycznych skutków, przede wszystkim związanych z tym, że dobra materialne można kupować za coraz większe wartości nominałów pieniężnych. Tutaj proszę zwrócić uwagę, jaka jest wartość tego nominału. To jest 10 milionów złotych. Tu z tyłu z kolei mamy różnego rodzaju banknoty emitowane w innych krajach. No i w momencie, kiedy z jakichś powodów dochodziło do rany na banki, bank stawał się niewypłacalny i ci, którym nie udało się odzyskać zdeponowanych środków, zostawali z bezwartościowymi banknotami. Tutaj Państwo widzicie taki przykład, również zdjęcie zaczerpnięte ze zbiorów Muzeum Pieniądza w Sztokholmie. Te środki układane przez tą dziewczynkę właściwie wystarczały tylko na zakup 1 litra mleka. Jeżeli widzimy, jak wyglądała geneza tego pieniądza, to musimy teraz sobie zdawać sprawę, że ten pieniądz, który dzisiaj jest tak ważny właśnie w tych systemach finansowych, musi być traktowany przez wszystkich jako środek wymiany, powszechnie akceptowany jako zapłata w różnego rodzaju transakcjach. To musi być powszechna akceptacja. Jeżeli tej akceptacji nie ma, to właśnie ze względu na ten brak zaufania do tego środka pieniężnego gospodarka bardzo szybko przekształca się na tą gospodarkę barterową. I ci, którzy akceptują zapłatę w pieniądzu, muszą być przekonani, że w przyszłości będą mogli tymi środkami płacić swoje zobowiązania i że
te środki będą bezwarunkowo akceptowane przez inne strony. Będziemy za chwilę rozmawiać na temat wpływu ilości pieniądza gotówkowego wprowadzanego przez bank centralny do obiegu, a vista, a więc te depozyty, które właściwie w banku nie są zupełnie oprocentowane. I za chwilę do tego przejdziemy, natomiast w pewnym, bym powiedział, podsumowaniu powinniśmy również pamiętać o trzech funkcjach pieniądza, mianowicie, że pieniądz jest miernikiem wartości, ponieważ możemy za pomocą czy za pośrednictwem tego pieniądza wyrażać ceny towarów, usług, zobowiązań. Jest środkiem płatniczym, ponieważ za pośrednictwem pieniądza możemy nabywać towary i regulować zobowiązania. I jest środkiem tezauryzacji, czyli przechowywania wartości. No, jest to dosyć oczywista sprawa, jeżeli jestem na przykład rybakiem, i przez długi okres czasu mam pecha i moje połowy są niewielkie, ale wreszcie przychodzi dobra pasa i łowię dużo tego łososia, to oczywiście jeżeli nie będę miał odpowiednich warunków do przechowywania, do przetwórstwa tej ryby, ta ryba szybko się zepsuje, ale mogę tą rybę sprzedać i te środki finansowe, ten pieniądz już jest zdecydowanie łatwiej przechowywać, przynajmniej bez dużej utraty i wartości. Abstrahuję tutaj od kwestii procesów inflacyjnych. Przed chwilą Państwu opowiadałem o tym wynalazku dawnych bankierów, którzy doszli do przekonania, że mogą dokonywać różnego rodzaju, no nie chciałbym tego nazwać oszustwami, ale pewnymi innowacyjnymi działaniami zmierzającymi do tego, że tego pieniądza papierowego było więcej niż tych zabezpieczeń w postaci złota i srebra. Wtedy powstał mechanizm, który dzisiaj nazywamy mnożnikiem pieniądza bankowego. Tutaj mamy właśnie taką tabelę przedstawiającą pewien schemat postępowania. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy takim bankierem i obserwujemy statystycznie rzecz biorąc, że ci, którzy wpłacają pewne środki na nasze konto, to tylko w 80% zwracają się o ich szybki zwrot. 20% tych klientów czeka w dłuższym okresie czasu na wydanie odpowiedniej dyspozycji. Więc przyjmijmy, że ta bezpieczna rezerwa, którą dzisiaj byśmy powiedzieli, że jest rezerwą obowiązkową narzuconą przez bank centralny, jest na poziomie 20%. No więc efekt jest taki, że jeżeli jakiś klient wpłaca do naszego banku 1000 zł, tutaj mamy przecinek, a więc tutaj mamy notację amerykańską, to tylko 200 zł jest zatrzymywane jako obowiązkowa rezerwa, a 800 zł może być odpożyczone w formie kredytu. Jeżeli teraz jakiś inny klient przyjdzie do nas i przez przypadek te 800 zł złoży właśnie w formie depozytu, to ten mechanizm zostanie powtórzony. Będziemy musieli zatrzymać 20% z tej kwoty, to jest 160 zł, aż 640 będziemy mogli odpożyczyć w formie dalszego kredytu. No i tutaj Państwo widzicie, jak krok po kroku już właściwie przy 20 takim podejściu okazuje się, że przy tej początkowej inicjatywie polegającej na tym, że ktoś płacił nam 1000 zł, nagle w formie
wirtualnego pieniądza pojawia się 4000, co łącznie daje nam 5000 środków pieniężnych, które są w obiegu. I proszę zwrócić uwagę, że jeżeli byśmy próbowali ten schemat zapisać w formie takiej algebraicznej, to możemy wyprowadzić taki wzór, który pokazuje nam właśnie wartość takiego mnożnika bankowego. Tu mamy wartość depozytu początkowego, a tu mamy wysokość rezerwy obowiązkowej. W tym wypadku jest to 20%. A więc jeżeli będziemy patrzyli na ten zapis, to ten mnożnik jest na poziomie 5. Oczywiście można powiedzieć, że ten schemat, który tutaj Państwu prezentuję, jest schematem historycznym, nie mającym żadnego związku z realiami. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wybuchł ostatni wielki kryzys finansowy, to te rezerwy obowiązkowe w najlepszych bankach były na poziomie nie 20%, ale 2 lub 3. W związku z tym Państwo możecie sobie wyobrazić, jak dużo tego pieniądza wirtualnego obraca się, prawda, cyrkuluje w tych naszych systemach finansowych, które później skutkują różnego rodzaju nieciekawymi zjawiskami gospodarczymi.